krótki, spontaniczny odcinek. Jestem medium i co dalej? Odkąd prowadzę mój wideoblog na YouTubie, zwróciło się do mnie wiele osób z zapytaniem, czy są mediami, a jeżeli są, to w jaki sposób rozwijać ten mediumizm. Ja zwykle odpowiadam to samo, bądź udzielam bardzo podobnych odpowiedzi. Mianowicie, jeżeli ktoś jest medium, to o tym wie, po prostu czuje to. A jeżeli ta zdolność obudziła się w kimś, powiedzmy już w dorosłym wieku, no to może coś podejrzewać. W internecie jest bardzo dużo rozmaitych stron internetowych, na których można pozyskać informacje odnośnie tego, w jaki sposób wygląda mediumizm. Więc nie są to tylko strony spirytystyczne. Więc w momencie, gdy ktoś już zorientuje się, bądź nabierze takiego już, że tak powiem, wstępnego przekonania, iż jest medium, może poszukiwać bardziej konkretnych informacji, w jaki sposób ten mediumizm rozwijać. Ja, jako że jestem spirytystą, zachęcam wszystkich do zapoznania się z książką Księga Duchów i Księga Mediów Alana Kardeka. Są to dwie książki. I właśnie w tej kolejności, najpierw Księga Duchów, potem Księga Mediów, a następnie zachęcam do zapoznania się z książką Opętanie Alana Kardeka. Są to według mnie trzy podstawowe książki spirytystyczne, które są aktualnie dostępne w języku polskim, z którymi osoby pragnące rozwijać swój mediumizm powinny się koniecznie zapoznać. Tak naprawdę nie ma innej drogi. Oczywiście można spotkać się z jakimiś grupami spirytystycznymi, z jakimiś mediami, które mogą coś podpowiedzieć i tak dalej, ale co nieraz podkreślam, nawet w moim już na dzień dzisiejszy obszernym materiale, który udostępniłem na YouTubie odnośnie spirytyzmu, te informacje tak naprawdę są bardzo skąpe, ponieważ w literaturze wiadomości na temat zaświatów, wiadomości na temat życia po śmierci jest o wiele więcej niż to, o czym ja przynajmniej do tej pory powiedziałem na moim wideoblogu. Więc jeżeli ktoś z moich widzów obejrzy mój wideoblog nawet 1000 razy, te posiadane przez niego informacje naprawdę będą stosunkowo skąpe. Więc proszę się nie ograniczać tylko do filmów. O, muszę tutaj troszeczkę poprawić obraz, bo tam widzę, że mnie troszeczkę przejarało. O, właśnie, może tak będzie lepiej. Proszę się nie ograniczać tylko do mojego wideoblogu, a także do innych materiałów wideo dostępnych w internecie, ponieważ to jest tylko skrawek informacji. Każdy, kto obejrzał jakiś film w kinie, a wcześniej przeczytał książkę, wie przecież, jak bardzo filmowcy muszą skracać treść książki, aby zmieścić się w jakimś takim sensownych ramach, takich filmowych ramach. O. Więc taki mój apel do wszystkich, którzy chcieliby rozwijać swój mediumizm, jeżeli podejrzewają, iż go mają. Książki. I tyle. I takie są początki. A potem, co się będzie działo dalej, no to już można powiedzieć, że każdy tam kroczy jakąś własną drogą. Niektórzy ten mediumizm rozwiną, inni nie, ponieważ po prostu nie będą posiadali zdolności, ale na pewno wiedza, która pozostanie w głowie, będzie służyła do końca świata i jeden dzień dłużej. No, to tyle z mojej strony. Zachęcam do subskrybowania konta i zezwalam na powielenie materiału wideo oraz jego publikację w całości na innym kanale.